Język nigdy nie blokuje ci żadnej drogi. Tu wykładowcy powiedzieli, żebym nie marnowała czasu. Było ciężko. Warto liczyć tylko na siebie. Tempo jest dosyć szybkie, więc bardzo mało musiałam robić. Dadzą wam do przeczytania wielką, grubą książkę całą w języku hiszpańskim. Uznałam, że to nie jest po prostu dla mnie. Hej, ja jestem Wiktoria i witam cię w kolejnym filmiku na tym kanale. Dostawałam bardzo wiele pytań i bardzo dużo próśb o to, żeby podsumować 3 lata na filologii hiszpańskiej, troszeczkę wam opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z mojej perspektywy, czy polecam, czy nie polecam. I zadałam wam właśnie pytanie na Instagramie, czy chcecie się dowiedzieć czegoś konkretnego właśnie o tym kierunku studiów. No i posypało się bardzo, bardzo dużo pytań, że możemy potraktować ten filmik jako takie małe Q&A, ponieważ będę odpowiadała właśnie na wasze pytania, oczywiście dodając jakieś swoje spostrzeżenia, ale filmik głównie jest skierowany do osób, które są ciekawe właśnie kierunku filologicznego. Ja prawie skończyłam filologię hiszpańską, jestem już na końcówce, jestem po prostu przed obroną. Bardzo byliście ciekawi, jak te studia przepłynęły, jakie przedmioty były łatwe, jakie były trudne. Wiem, że hiszpański cieszy się coraz większą popularnością, także ten filmik jest skierowany właśnie dla was. Przejdźmy do początków, a w zasadzie jeszcze czasów przed studiami, czyli okresu maturalnego. Dostałam pytanie, jakie przedmioty pisałam na maturze. A więc ja, moi drodzy, pisałam maturę w 2021 roku, gdzie był to czas covidowy. I ja nie miałam matury ustnej, to też warto tutaj dodać. Pisałam oczywiście maturę podstawową z polskiego, z matematyki i jako język dodatkowy podstawowy wybrałam hiszpański i jako przedmioty rozszerzone pisałam angielski i również hiszpański. Jeśli chodzi o filologię hiszpańską na Uniwersytecie Szczecińskim, nie było wymagane znajomość hiszpańskiego na jakimkolwiek poziomie, tym bardziej matura. Ja to robiłam bardziej dlatego, że po prostu już się tego hiszpańskiego uczyłam. Zrobiłam to dla jakichś tam własnych ambicji i po prostu, żeby mieć tą maturę rozszerzoną napisaną, bo jednak była ona wymagana jakakolwiek po prostu. No i mi się właśnie przydała ta z rozszerzonego hiszpańskiego. Jeśli chodzi o te wszystkie zasady rekrutacyjne, wszystko macie dostępne na stronach uczelni, więc tutaj też ciężko jest mi wypowiadać się na temat właśnie innych miast, ponieważ no ja przeżyłam tutaj tylko filologię na Wydziale Humanistycznym w Uniwersytecie Szczecińskim, także też średnio pamiętam, jeśli chodzi o te właśnie takie wszystkie kwestie rekrutacyjne, maturalne, ale spokojnie, wszystko macie dostępne na stronach internetowych. Wiem, że okres rekrutacji zaczął się i w wielu miastach już się skończył, także myślę, że wielu z was jest już po prostu po tym okresie rekrutacji, ale dla przyszłych roczników to jest nic skomplikowanego, wszystko jest w internecie, wszystko jest dostępne. Jeśli macie jakieś pytania, to jest coś takiego jak dział rekrutacji na każdym uniwersytecie i możecie tam po prostu się odzywać z pytaniami. Ja, zaczynając pierwszy rok filologii, zaczynałam studia równolegle dwa kierunki i zaczęłam filologię norweską i hiszpańską. I tak jak większość osób z was wie, ja filologii norweskiej nie skończyłam, zostawiłam te studia po pierwszym roku, uznałam, że to nie jest po prostu dla mnie i kontynuuję ten język prywatnie. Aktualnie miałam przerwę przez sesję, ale będę ten język dalej kontynuowała. Niczego nie żałuję, bo też takie pytania się pojawiały, czy żałuję, że rozpoczęłam ten drugi kierunek filologii norweskiej. Nie żałuję, natomiast cieszę się, że posłuchałam siebie i po prostu tego nie skończyłam, bo wiem, że bardzo bym się męczyła. I chciałam też pracować poza studiami i połączyć to właśnie z byciem nauczycielką, korepetytorką hiszpańskiego. Otworzyłam też swój własny biznes, także wszystko to chciałam ze sobą połączyć. No i niestety kierunki filologiczne nie są tak łatwe, jak się wszystkim wydaje, ale o tym zaraz. Przejdźmy do kolejnego pytania i jest to pytanie, na jakim poziomie języka hiszpańskiego zaczynałam studia. Więc tak, jeśli chodzi o mój uniwersytet, który skończyłam prawie, filologię zaczynamy na poziomie A0, czyli dosłownie od samych podstaw. Jeśli chodzi o mój przypadek, ja umiałam już język hiszpański na poziomie około B1. Jest to taki poziom mniej więcej matury rozszerzonej. Oczywiście ja matury rozszerzonej nie zdałam na 100%, więc nie był to jakiś wygórowany poziom. Natomiast język hiszpański już umiałam. Byłam jedną może z 5-6 osób, które ten język już umiało. Reszta dosłownie zaczynała wraz z początkiem właśnie pierwszego roku. I to, co ja mogę powiedzieć, to to, że na pewno moja znajomość tego języka mi po prostu te studia ułatwiła. W zasadzie pierwszy rok
bardzo mało musiałam robić, bardzo mało nowych rzeczy się dowiadywałam. Wiadomo, na studiach filologicznych są przedmioty takie jak językoznawstwo, jakieś literatura i to wszystko było dla mnie nowe. Geografia, łacina, to było dla mnie nowe. Natomiast chodzi o takie przedmioty stricte językowe jak gramatyka, słownictwo, konwersacje. To wszystko po prostu już umiałam. Było to dla mnie spore ułatwienie, nie ukrywam, że przez ten pierwszy rok mogłam się skupić po prostu na tych przedmiotach dookoła językowych, których na pierwszym roku i tak było mało. Właśnie to umożliwiło mi studiowanie równolegle drugiego kierunku, jakim była filologia norweska, na którą po prostu poświęciłam większość swojej uwagi w tamtym czasie. To nie zmienia faktu, że studia zaczęły się od poziomu dosłownie zerowego. Od podstaw, od zasad wymowy, od wszystkiego po kolei i powoli. Uważam, że tempo nie było bardzo wysokie, natomiast jak rozmawiałam z ludźmi, którzy zaczynali ten język od zera, mówili, że tempo jest dosyć szybkie, więc wiecie, ile ludzi, tyle opinii, wszystko zależy od jakichś doświadczeń i tak dalej, więc wiecie, ja wypowiadam się w tym filmiku dosłownie tylko za siebie. Odpowiadając krótko, zwięźle na pytanie, ja zaczynałam z poziomem około matury rozszerzonej, poziomu B1+, a reszta zaczynała od zera. Czy mam przedmioty PNJH i czy według mnie są one trudne? Dla tych osób, co nie wiedzą, skrót PNJH to jest praktyczna nauka języka hiszpańskiego i tak miałam takie przedmioty, z tego co pamiętam, przez 3 lata tych studiów. I właśnie to był jeden z tych przedmiotów, który był dla mnie tak naprawdę najłatwiejszy, ponieważ mój poziom hiszpańskiego pozwalał mi na to, żeby aż tak bardzo się nad tym nie skupiać. Ja powiem wam szczerze, że dokładnie teraz nie pamiętam, jakie przedmioty zaliczały się do tego PNJH. Wiem, że to były na pewno konwersacje i takiego typu przedmioty. Według mnie były one po prostu łatwe, ale pamiętajcie, że ja wypowiadam się z perspektywy osoby, która już idąc na te studia miała jakiś poziom. Wiem, że osoby, które zaczynały od zera na przykład, trochę stresowały się tymi przedmiotami, ponieważ wiadomo, było to totalnie coś nowego. Jeśli chodzi o uniwersytet, który prawie skończyłam, mogę powiedzieć, że wykładowcy od tych przedmiotów językowych są naprawdę bardzo w porządku i Hiszpanie, z którymi mamy zajęcia, są super. Naprawdę są bardzo luźnymi wykładowcami, którzy dbają o to, żebyście czuli się swobodnie i swobodnie mówili. I naprawdę uważam, że warunki, jeśli chodzi o te zajęcia z Hiszpanami, są sprzyjające rozwojowi. Także dla mnie nie były to trudne przedmioty, ale wiadomo, dla każdego może być inaczej. Który semestr studiów był najtrudniejszy? I szczerze powiem wam po takiej chwili namysłu, że dla mnie najtrudniejszy mimo wszystko był ostatni semestr, czyli 6 semestr na studiach. Przede wszystkim było najtrudniejsze, ponieważ towarzyszyło mi najwięcej stresu. Nie wiem, czy wpłynęło na to też jakieś takie prywatne rzeczy, ale no, uważam, że było to najbardziej stresujące ze wszystkich etapów moich studiów licencjackich. Byłam bardzo zestresowana i bałam się i przedmioty były naprawdę trudne. I właśnie ten ostatni semestr, tą ostatnią sesję wspominam najgorzej. Mimo wszystko, podczas tej ostatniej sesji, czyli 6 semestru, zajęć było najmniej. Najmniej mieliśmy tych faktycznych godzin na uczelni, jeśli chodzi właśnie o sesję. To była najtrudniejsza. Zajęć najwięcej było na pierwszym roku, z tego co pamiętam. Ja właśnie z kilku zajęć byłam zwolniona, tak jak wam mówiłam, ponieważ ten język już znałam i po prostu wykładowcy powiedzieli, żebym nie marnowała czasu. Także nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tych zajęć jest najwięcej na pierwszym roku, analogicznie, no bo musimy ten język dopiero poznać. Czy na filologii jest dużo literatury? Jak radzą sobie z tym przedmiotem osoby, które nie lubią czytać? Raczej nie zaliczam się do osób, które nie lubią czytać. Lubię czytać, ale to, co mnie interesuje, więc jestem tak pomiędzy. Jeśli chodzi o literaturę, to tak, występuje literatura i na drugim, i na trzecim roku, ale z tego, co teraz pamiętam, na pierwszym też była. Na pierwszym roku mieliśmy literaturę taką aktualną i w zasadzie polegała ona na czytaniu jakichś aktualnych książek, właśnie z czasów teraźniejszych, z bieżącego okresu. I po prostu musieliśmy czytać książki, potem je omawialiśmy, były różnego rodzaju jakieś prace, projekty, ale opierały się one głównie na przeczytanych lekturach. Powiem wam szczerze, że ja nie miałam problemu z przeczytaniem ich, bo były to takie naprawdę przyjemne lektury, które nie sprawiały jakichś większych problemów z przeczytaniem i dodatkowo warto dodać to, że były one przez nas czytane w większości
po polsku. Także nie ma co się przejmować, że z grubej rury dadzą Wam do przeczytania wielką, grubą książkę całą w języku hiszpańskim na pierwszym roku. No, raczej nie jest to możliwe, oczywiście ja wypowiadam się tylko za Szczecin. Na drugim roku natomiast zaczęła się literatura już z przeszłości, taka bardziej historia literatury, dosłownie chyba nawet się nazywała historia literatury. To jest coś na wzór tego, co mamy na języku polskim w podstawówce, czy tam w liceum, bardziej chyba w liceum. Czyli te wszystkie okresy, romantyzm, modernizm, awangarda i tak dalej, i tak dalej. No i my na drugim roku mieliśmy literaturę, właśnie tą historię literatury Hiszpanii. A na trzecim roku weszła nam historia literatury latinoamerykana, czyli Ameryki Łacińskiej. Jest to przedmiot typowo pamięciowy. Po prostu trzeba nauczyć się na pamięć danych cech, charakterystyki, reprezentantów, jakichś takiego typu rzeczy. Więc jest to typowa rzecz do zapamiętania. Czytania nie było tutaj dużo, omawialiśmy jedynie fragmenty jakichś dzieł lub wiersze, ale nie było one aż tak trudne do zrozumienia, natomiast już od drugiego roku zaczęło się wszystko po hiszpańsku, czyli wszystkie dzieła, wszystkie prace były omawiane przez nas po hiszpańsku i czytaliśmy właśnie po hiszpańsku. Uważam, że literatura jak literatura nie była najtrudniejszym przedmiotem na całych tych studiach. Wiem, że niektórzy mieli z nią problemy, ponieważ właśnie jest to taka typowa nauka na pamięć i też kwestia właśnie dobrego zrozumienia tego wszystkiego w języku hiszpańskim. Jeśli boisz się, że będzie trzeba bardzo, bardzo dużo czytać jakieś książki typu Pan Tadeusz i Quo Vadis, nie ma czegoś takiego. U nas były to właśnie, tak jak mówię, fragmenty, wiersze, bardziej lekkie rzeczy. Najczęstsze dwa pytania: było ciężko i czy polecam? A więc tak, jak ja Wam mówię, wszystko zależy od osoby, od predyspozycji, od charakteru, od chęci, od zaangażowania, zorganizowania. Natomiast według mnie było ciężko. Mimo to, że język miałam już na całkiem dobrym poziomie, było ciężko i te studia nie są tym, czym wydaje się większości ludziom, czyli to, że pójdziesz na filologię i będziesz mieć darmowy kurs języka hiszpańskiego. Nic bardziej mylnego. Filologia jest to coś więcej. Filologia to jest nauka o języku, nauka struktur językowych, nauka fonetyki, fonologii, syntaktyki, semantyki i wielu innych rzeczy, których nawet teraz już dokładnie nie pamiętam, jak mam być szczera, bo są to typowo przedmioty, które po prostu zapamiętujesz, ale one wypadają ci z głowy. Wiadomo, są osoby, które idą na filologię z zamiłowaniem do językoznawstwa, chcą poznawać struktury językowe, interesuje się ta dana osoba tym, ale ja tą osobą raczej nie byłam. I szczerze mówiąc, zdziwiło mnie to, jak wiele jest tych przedmiotów, które skupiają się dookoła języka. Jak mam Wam teraz przytoczyć jakieś takie przykładowe przedmioty, które właśnie troszeczkę męczyły, ciągnęły się i dotyczyły wszystkiego dookoła językowego. Była to na przykład semantyka i pragmatyka, czyli takie właśnie aspekty semantyczno-pragmatyczne, gramatyka historyczna, która skupiała się na rozwoju fonetycznym słów z łaciny do hiszpańskiego, gramatyka contrastiva, czyli gramatyka porównawcza i wiele, wiele innych takiego typu przedmiotów. Niemniej jednak, ja wypowiadam się za siebie, dla mnie te przedmioty były okropnie ciężkie, ja naprawdę bardzo się nad nimi męczyłam. Jestem typowo osobą, która lubi się uczyć gramatyki, lubi się uczyć słownictwa, jeśli chodzi o właśnie język, a te przedmioty językoznawcze były dla mnie troszeczkę problematyczne i aż tak bardzo mnie nie interesowały. I jestem też typem osoby, która lubi się uczyć, ale tylko tego, co chce się uczyć. Więc tutaj pojawiał się problem. Z tego, co obserwowałam, były osoby, którym nie sprawiały te przedmioty w ogóle problemu, które uczyły się tego, zdawały. Nie była to żadna męczarnia dla nich, także ciężko tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Jednak mimo wszystko uważam, że filologia jest to kierunek, który jest trudny, jest trudniejszy niż się wydaje. Jest to kierunek, który na przykład da się połączyć z życiem prywatnym, z życiem osobistym, z dodatkowym rozwojem czy z pracą. Nie ma porównania tutaj między na przykład kierunkami medycznymi, gdzie większość osób nie może pozwolić sobie na dodatkową pracę czy jakieś bogatsze życie towarzyskie. Tutaj jest to możliwe,
przez też niewielką ilość zajęć na uczelni. Czy polecam? Tak, polecam. Krótko, zwięźle. I na temat ja z całego serca polecam dla osób, które tego po prostu chcą i będą wytrwałe i zdają sobie sprawę, na co się piszą i gdzie idą. Dostawałam też dosyć często pytania o jakieś rady, tipy dla osób, które właśnie teraz będą zaczynały filologię hiszpańską, iberystykę czy hispanistykę, jak zwał, tak zwał. Moje rady to na pewno systematyczność. Nic nie pomaga tak w nauce języka jakiegokolwiek jak systematyczna praca i to jest coś, czego niestety dowiedziałam się troszeczkę późno na tych studiach, bo trochę wypierałam z siebie tą myśl, że muszę się uczyć cały czas. Na początku miałam nadzieję, że będę mogła uczyć się tylko w trakcie sesji i tak też robiłam. Potem to troszeczkę do mnie wróciło i uważam, że przez te studia powinno się uczyć systematycznie i bardziej organizować sobie tą pracę i cały czas być po prostu zorganizowanym. Jeśli chodzi o ćwiczenia, wykłady, o ćwiczenia oczywiście są obowiązkowe, więc tutaj nie podlega żadnej dyskusji, że trzeba na nie chodzić. Stety, niestety, na niektóre warto, na niektóre mniej warto, ale niestety trzeba. A jeśli chodzi o wykłady, moją radą od Was jest to, żebyście wyczuli, czy warto, czy nie warto na nie chodzić. Ja z perspektywy czasu żałuję niechodzenia na niektóre wykłady. Wiadomo, wiecie, są przedmioty, które Tobie osobiście nic nie dadzą. Masz świadomość i wiesz, że tego nie wykorzystasz w przyszłości, po prostu mając świadomość, że nie jest to obowiązkowe, nie chce Ci się przychodzić. Ale wykładowcy często niestety zwracają uwagę na to, kto na te wykłady przychodzi i potem to osoby mają łatwiej. Na przykład podają informacje, które będą się pojawiały na egzaminie. Studia nauczyły mnie tego, że warto patrzeć tylko na siebie i warto liczyć tylko na siebie. Ja nie zawarłam żadnej głębokiej przyjaźni na studiach i nie mogłam za bardzo liczyć na to, że ktoś mi pomoże, ktoś mi powie, co było. Mój pies chrapie w tle, więc przepraszam. Wracając, nie mogłam liczyć na to, że ktoś mi powie, co było, czego nie było, co będzie wykładowca powiedział, dlatego warto jest zwrócić uwagę na to, żeby patrzeć po prostu na siebie i pracować na siebie. Wiecie, nie chcę też tutaj przedstawiać takiego wszystkiego negatywnego. To, że ja nie poznałam nikogo cudownego i przyjaźnie na lata na studiach, to nie znaczy, że wy nie poznacie i nie będziecie mieć grupki znajomych, z którą będziecie po prostu współpracować i sobie pomagać. A po prostu wypowiadam się za siebie. Powtarzam to już chyba setny raz w tym filmiku. Niemniej jednak na wykłady warto chodzić, jeśli chcecie po prostu pisać, notować i to też jest właśnie ważna rada. Róbcie sobie notatki takie po swojemu, róbcie sobie notatki, z których wy będziecie się uczyć i z których będziecie po prostu wszystko rozumieć. Czy da się połączyć studiowanie dwóch kierunków filologicznych naraz? I to jest pytanie, które mogę się wypowiedzieć, ponieważ przez cały jeden rok, dwa semestry próbowałam to robić i próbowałam łączyć, tak jak mówiłam, filologię hiszpańską i norweską. Czy mi się to udało? Całkiem dawałam radę. Całkiem było ok. Wydaje mi się, że to dlatego, że właśnie hiszpański już miałam na dosyć wysokim poziomie i pozwalało mi to po prostu studiować drugi kierunek. Wydaje mi się, że jakbym miała studiować dwa kierunki, które są nowe, tak jak na przykład teraz miałabym zacząć na przykład język włoski i francuski, to bym nie dała rady. Ale zależy to wszystko od Ciebie, od Twojego zaangażowania, ale uważam, że jest to naprawdę ciężkie. Jeśli zaczynasz filologię już z jakimś poziomem, a druga jest na przykład taka bardziej dodatkowa dla Ciebie i zaczynasz ją od zera, myślę, że da radę. I znam też kilka osób, które po prostu to zrobiły, więc nie jest to niemożliwe. Gdzie studiowałaś i czy ciężko było się dostać? Więc tak jak już wspomniałam, ja studiowałam filologię hiszpańską na Uniwersytecie Szczecińskim i nie było się ciężko dostać, natomiast wiem, że z biegiem lat ten kierunek cieszy się coraz większą popularnością, dlatego jeśli chcecie rekrutować na takie kierunki, to sprawdzajcie sobie progi punktowe, bo ciężko mi jest się wypowiedzieć. Ja na te studia rekrutowałam 3 lata temu. Od tego czasu wiem, że sporo się zmieniło. Jakie zawody można wykonywać po filologiach? To jest pytanie, które pojawia się non-stop. Jak u mnie na wydziale były organizowane spotkania z licealistami, które często też miałam okazję prowadzić i przedstawiać, czym zajmuje się nasz kierunek, właśnie był slajd przeznaczony pracy, którą można wykonywać po filologii hiszpańskiej. I przede wszystkim to, co pierwsze nam się nasuwa na myśl, jest to oczywiście
nauczyciel, wykładowca. Dodatkowo oczywiście jest to tłumacz. Gałęzi tłumaczy jest naprawdę wiele. Ja nie byłam na specjalizacji tłumaczeniowej, translatorskiej. Ja byłam na specjalizacji turystyczno-biznesowej, więc tutaj można również wykonywać zawody dookoła związane z turystyką. Można pracować oczywiście dla firm, czy to hiszpańskich, czy to polskich. Często szukają osób, które posługują się biegle językiem hiszpańskim, żeby obsługiwać, zajmować się działem obsługi klienta. Słuchajcie, jest bardzo dużo opcji pracy i ja to zawsze powtarzam, język nigdy nie blokuje ci żadnej drogi, język tylko dodaje ci nowych umiejętności, nowych perspektyw i daje ci po prostu coraz więcej możliwości, także jeśli jest coś, w czym język na przykład hiszpański ułatwiłby ci drogę, jeśli jest to coś, co kochasz i chcesz wykonywać w przyszłości, być nauczycielem, być tłumaczem, pracować w biurach, być na przykład, jak to się mówi po polsku, guia de turismo, przewodnikiem wycieczek, chcesz wyprowadzić się do Hiszpanii i tam móc pracować bez blokady językowej, to też jest super opcja dla ciebie. Co planujesz po studiach, czyli pytanie właśnie związane, myślę, że z pracą w moim przypadku. I ja bardzo chciałabym zrobić po licencjacie teraz jeszcze stopień magistra, czyli dodatkowe 2 lata, również na filologii hiszpańskiej. A potem, jeśli chodzi o takie dalsze plany, na pewno chcę rozwijać mój sklep związany właśnie z językiem hiszpańskim. Sklep z produktami, z napisami w języku hiszpańskim, związane również z samorozwojem, self-care, czyli wszystkim tym, co kocham. Jest to na pewno mój priorytet. Chcę rozwijać działalność mojego sklepu, wprowadzać nowe produkty. Ale jeśli chodzi o również moje marzenie, jest to bycie oczywiście nauczycielem. Mówię to wszędzie. Ja odnajduję się super w pracy z ludźmi. Daję korepetycje z hiszpańskiego już ponad 4 lata. Zaczęłam w klasie maturalnej i cały czas po prostu się rozwijam i chcę iść w stronę właśnie bycia coraz lepszym nauczycielem. Często pytacie też, czy chcę pracować w jakiejś szkole publicznej, prywatnej, szkole językowej. Nie wiem, zobaczymy. Ja jestem otwarta na wiele różnych możliwości, mam różne perspektywy i tak naprawdę niczego się nie boję. Chcę spróbować w życiu wszystkiego, więc nie chcę się teraz definiować i na pewno nie chcę się też ograniczać. Ile czasu w tygodniu poświęcałam na naukę? I jest to dosyć trudne pytanie, bo w każdym okresie studiów poświęcałam tej nauki mniej czy więcej. Jeśli chodzi o końcówkę studiów, poświęcałam o wiele więcej czasu niż wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że po prostu najwięcej tej nauki było w czasie mniej więcej sesji. Często było sporo projektów, prac, egzaminów, kolokwiów, po prostu do zrobienia, także wtedy wydaje mi się, że poświęcałam tego czasu najwięcej i starałam się robić coś codziennie. Nie była to nauka od rana do nocy, tak zdarzało się podczas ostatniej sesji, teraz, ale przez te całe 3 lata studiów nie było to jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, ale na pewno więcej niż się wydaje. I ostatnie pytanie. Jak wygląda w ogóle obrona na filologii hiszpańskiej? Czy jest do napisania praca? Jak to wszystko wygląda? A więc, jeśli chodzi o Uniwersytet Szczeciński, nie mamy pracy, nie piszemy pracy, nie mamy seminariów, nie musimy wybierać tematu i pisać właśnie tej pracy końcowej. Mamy obronę z pytań z okresu całych 3 lat studiów. Jest to udostępniona pula, mamy ją udostępnioną na stronie naszej uczelni, tak naprawdę każdy może sobie to sprawdzić. No i obrona wygląda tak, że po prostu zadają nam pytanie, które wylosowaliśmy, komisja, i my odpowiadamy. Czy łatwiej, czy lepiej? Myślę, że na pewno łatwiejsze niż pisanie pracy, natomiast obrona jest stresująca, dodatkowo jeśli chodzi tutaj o pytania z zakresu 3 lat, których no w większości się nie pamięta, a pytania dotyczą zakresu literatury i językoznawstwa, więc wszystko dookoła językowe i oczywiście obrona odbywa się w języku hiszpańskim. Słuchajcie, to są wszystkie pytania, na które dzisiaj chciałabym Wam odpowiedzieć. Odpowiedzieć Wam jak najlepiej, chcę Wam przybliżyć ten temat, bo nie chcę też robić filmiku, które będą trwały po 40 minut. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, z chęcią zrobię drugą część właśnie odpowiadania na pytań o filologii hiszpańskiej. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z językiem hiszpańskim i z filologią. Do zobaczenia!